Moim i Państwa gościem jest prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pani profesor Gertruda Uścińska. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Pani profesor, jakie są obecnie wyzwania, jeśli chodzi o koordynację systemów zabezpieczeń społecznych? Dzisiejsza konferencja wpisuje się w kontekst takich bardzo aktualnych problemów dezintegracji w Unii Europejskiej. Tych wyzwań jest wiele. Myśmy przez lata w gronie takich ekspertów europejskich diagnozowali, zresztą czynimy to cały czas, jeżeli chodzi o te problemy dotyczące w ogóle gwarancji realizacji prawa do ochrony socjalnej osób, które korzystają z przemieszczania się, bo koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego jest właśnie jednym z takich instrumentów, który ma gwarantować tą ochronę socjalną osób korzystających z przemieszczania się. Diagnozowaliśmy te problemy o różnym charakterze właśnie, także społecznym, ekonomicznym, ale przede wszystkim ustalaliśmy już nie kwestie dyskryminacji, tylko przeszkód takich formalnych i nieformalnych w właśnie tej ochronie, jeżeli ktoś korzysta z prawa do przemieszczania się. I stwierdziliśmy, że na pewno od strony regulacyjnej w Unii Europejskiej mamy szereg tych aktów prawa wtórnego, rozporządzeń, dyrektyw, ale one są albo różnie stosowane w państwach członkowskich, a de facto w krajach członkowskich Unii Europejskiej przyjmuje się coraz częściej przepisy ograniczające właśnie w nabywaniu prawa, w transferze w związku z wyjazdem. Stąd też zdefiniowaliśmy szereg takich wyzwań, które są do po prostu realizacji przez samą Unię Europejską, ale także w monitorowaniu, naprawdę w takim ścisłym monitorowaniu realizacji tego prawa w państwach członkowskich. Stąd też powrót do tego europejskiego filaru praw socjalnych. To jest oczywiście, można by powiedzieć, jakiś teoretyczny znowu dokument, bo on nie wnosi nic nowego, tylko zbiera wszystkie regulacje wcześniejsze, prawa ustanowione. I z tym bym się zgodziła, ale myśmy zaproponowali, żeby w tym dokumencie wpisać obowiązek faktycznego monitorowania przez kraje członkowskie realizacji tych praw, w tym także wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. I jeżeli w tej perspektywie kilku lat to monitorowanie rozpocznie się w krajach unijnych, to rzeczywiście będziemy mieć do czynienia z taką faktyczną oceną, czy te gwarancje, które dzisiaj są wystarczające, czy też one wymagają nowego podejścia od strony prawnej. Pani profesor, w lutym tego roku nasza uczelnia podpisała z ZUS-em umowę, która dotyczyła między innymi doradztwa w zakresie ubezpieczeń społecznych dla studentów, wykładowców, pracowników uczelni, ale także organizacji kursów oraz szkoleń. Od tego wydarzenia minie już za chwilę rok. Dlatego chciałam zapytać, jak na obecnym etapie wygląda współpraca naszej uczelni z ZUS i jaka jest dalsza perspektywa tej współpracy? Ja myślę, że ona wygląda bardzo dobrze, bo umowa przewiduje nie tylko ten aspekt taki naszego doradztwa, informacji, ale także udziału właśnie w kursach, szkoleniach, w zajęciach, w tym ogunach, które tutaj są prowadzone między innymi przez pracowników oddziału toruńskiego i ona po prostu jest bardzo dobrze realizowana. Po roku, a właściwie pod koniec tego roku dokonujemy takiej reasumpcji, takiego przeanalizowania, czy te właśnie formy są wystarczające z jednej strony umowy i z drugiej strony i zawsze ta ewaluacja służy do tego, żeby na przykład zastanowić się nad nowymi formami. Proszę zauważyć, że dzisiaj rozmawiamy w trakcie przerwy konferencyjnej i przecież ta konferencja jest wpisana w kontekst także tej naszej umowy, wpisana jest w kontekst zadań, które Państwo jako uczelnia wyższe realizujecie. My jako Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązani także do edukowania, informowania, wymiany wiedzy i kompetencji w danym zakresie. Dzisiaj w bardzo ważnej, trudnej tematyce tej właśnie nie tylko prawa ubezpieczeń krajowego, ale prawa unijnego. Czyli póki co współpraca kwitnie. Współpraca jest na takim poziomie, jak strony ustaliły, a nawet na wyższym i to jest bardzo satysfakcjonujące. A jakie są pomysły ZUS, żeby wspierać małe firmy i co z projektem Mały ZUS?
Jeżeli chodzi o Zakład Ubezpieczeń Społecznych, to my przywiązujemy bardzo dużą wagę w ogóle do jakości stosowania przepisów, które mówią o obowiązkach płatników składek. To jest tutaj naprawdę kwestia priorytetowa, dlatego że my 1 stycznia wchodzimy w zupełnie historycznie przełomową taką epokę dotyczącą sposobu poboru właśnie składek od wszystkich płatników składek, nie tylko tych prowadzących jednoosobowo działalność gospodarczą, ale tych, którzy też zatrudniają i za nich są zobowiązani płacić składkę, przechodzimy w taki model uproszczonego przekazywania tych składek, czyli w tej chwili wobec obowiązującego stanu prawnego płatnik składek, ten przedsiębiorca większy czy mniejszy oblicza tą składkę na ubezpieczenie społeczne, to jest emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, to jest jeden przelew, potem robi na zdrowotne drugi, trzeci robi na fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń, a jeżeli jeszcze płaci na fundusz emerytur pomostowych, to jest czwarty przelew. I teraz od 1 stycznia będzie jeden przelew z tytułu w ogóle tych danin, wszystkich składek. Każdy płatnik otrzymał już od nas numer rachunku składkowego, indywidualny, będzie miał do niego dostęp, będzie widział tak, czy te wpłaty, które dokonał, rzeczywiście regulują jego bieżące należności, czy też one uregulowały jakąś najstarszą zaległość. Także z tego punktu widzenia myślę, że my nadrabiamy jeszcze historyczne zobowiązanie wobec płatników składek, które wynikało właśnie z tych zasad oskładkowania wprowadzonych 1 stycznia 1999 roku. Obecnie mamy różne zasady, jeżeli chodzi o pewne ulgi, odroczenie w czasie obowiązków składkowych pracodawców rozpoczynających działalność. Przypominam, że to jest w tej chwili 30% przez 24 miesiące od minimalnego wynagrodzenia. Trwają prace legislacyjne nad wydłużeniem tego pasa startowego. Trwają prace też nad tą kwotą wolną, która nie będzie rodziła obowiązku ubezpieczenia społecznego. My jako Zakład Ubezpieczeń Społecznych odpowiadamy już za stosowanie prawa, ale w etapie prac koncepcyjnych też obliczamy skutki dla właśnie odpowiednich ministerstw, ministrów, tak żeby oni widzieli, jakie są konsekwencje z punktu widzenia różnych propozycji rozwiązań, które chcieliby wprowadzić. Także jesteśmy absolutnie tutaj uczestnikami od tej strony właśnie koncepcyjnej, doradczej, ale także obliczenia skutków ekonomicznych tych proponowanych decyzji. Za rządów PO rząd wspierał bardzo przedsiębiorstwa za granicą, szczególnie te zachodnie. Kiedy PiS doszło do władzy, nastał rozkwit tutaj gospodarczy na poziomie narodowym. Czy jest to według pani bezpośrednia zasługa rządu? To znaczy ja myślę, że to, że przywiązujemy dużą wagę do rozwoju w ogóle tak kapitału krajowego, że te możliwości to jest absolutnie pozytywne. Musimy też pamiętać o tym, że musimy tworzyć te warunki takie, żeby rzeczywiście wyższy był wskaźnik aktywności ekonomicznej Polaków, a więc być może to jest też ten czynnik, dlatego że kiedy patrzymy na przykład też na liczbę osób, które są objęte ubezpieczeniem społecznym, albo też liczbę osób, które są nieaktywne ekonomicznie w tym przedziale 18-60, to te wskaźniki są w Polsce jeszcze ciągle niesatysfakcjonujące i być może to, że jest ten priorytet, żeby ta przedsiębiorczość się w większym stopniu niż dotychczas rozwijała, to poprawić powinno też ten poziom aktywności ekonomicznej Polaków, bo naprawdę w XXI wieku on powinien być wyższy, powinien być zdecydowanie wyższy. No skoro jesteśmy jeszcze przy temacie rządu, to tydzień temu nowym premierem został Mateusz Morawiecki, który za rządów premier Beaty Szydło pełnił funkcję. Nadal pełni. Ministra rozwoju, ministra finansów. Tak jest. Czy ta sytuacja jakoś wpłynie na system ubezpieczeń społecznych w Polsce? Ja myślę, że pan premier doskonale zna Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świetną ma wiedzę, orientację, jeżeli chodzi o Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, o zaciągnięte zobowiązania. Dał temu wyraz przy różnych naszych oczywiście działaniach, które wykonujemy na bieżąco. I myślę, że po prostu ta współpraca nadal będzie bardzo dobra. Dziękuję bardzo. W tym miejscu musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Przypomnę, że moim i Państwa gościem była
prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pani profesor Gertruda Uścińska. Bardzo dziękuję.